Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lukas, a to jest drugi odcinek z budowy bloku mieszkalnego w Construction Simulator. Ostatnio mieliśmy problem tutaj, a czy ja miałem problem z rozładowaniem tutaj tego cementu, tego betonu, przepraszam. I ogólnie do tego doszedłem, jak to się robi. Musimy tu otworzyć taką klapę, taki wsyp. O, tu właśnie mi się to otwarło. I teraz tak, patrzcie, jedna ważna rzecz, dobra, to mamy, teraz tą betoniarką musimy tutaj podjechać pod ten wsyp i zacząć sypać beton, dokładnie, tak, więc wchodzimy. Ogólnie, co najważniejsze jeszcze, nie zmieniałem dekoracji tutaj na sobie, bo nagrywam ten odcinek zaraz jeden po drugim, więc jak gdyby... Po prostu no, nie zmieniałem tutaj dekoracji. Teraz tak, patrzcie, to tutaj możemy ładnie, pięknie o, sobie wyprostować. Tu sobie podjedziemy pod to. Chyba powinno być zicher. I teraz tak, czekajcie, jak to się wysypuje? Na X najprawdopodobniej się wysypuje beton tutaj. Chyba działa. Nie wiem, czy to się jakoś tutaj nie przeleje mi zaraz. Ale mam nadzieję, że nie. To tu leci, czy nie? No ogólnie to tu leci, więc myślę, że będzie dobrze. Teraz tak, patrzcie, wsiadamy tutaj. I co teraz? Teraz musimy zalać tutaj tą powierzchnię. Tylko teraz tak, jak to się robi? Czekajcie, no. Aha, musimy spuścić tutaj ten badyl taki, co jest. I teraz tak. Żeby to miało jakieś ręce i nogi. Ja proponuję zacząć od tego miejsca, chociaż może bardziej tutaj. Dobra. Nie, proszę się tu uruchomić. O. I teraz tak, musimy tutaj, jak to trochę opadnie. Na razie póki co, opadło. No i teraz tak, patrzcie, to musimy zalać betonem. Właśnie to, dokładnie. Nie wiem, czy to tak mi się dobrze uda zalać, czy nie. Nie wiem ogólnie, ile tego cementu tutaj pójdzie. Chociaż patrzcie, nawet tego tak dużo tutaj nie idzie, tego cementu. Myślałem, że tego tu więcej pójdzie. Także spoko. Ładnie, pięknie to tutaj to zalejemy. Nie w tą stronę, Marian, nie tam, bo to mi tutaj beton zmarnujesz. No elegancko to idzie, patrzcie, kurde, super, super sprawa zalewania tego betonu z właśnie tutaj z betoniarki. Teraz tak, musielibyśmy to tutaj trochę jakoś zwężyć, ale nie wiem jak. Aha, tak, dobra, już wiem, obadałem to. Czekajcie, bo się gubię. Dobra, w ten sposób. Tu mi jeszcze coś zostało. Jakieś takie dziury. Na razie póki co beton leci, więc nie wiem, na ile go starczy. Ale miejmy nadzieję, że na dużo. No, proszę to tu zalać. Dokładnie, to musi być wszystko dokładnie, perfekcyjnie. To nie może być... Żadna fuszerka odwalona. Musi być porządna robota. No właśnie, tak, dobra. Teraz tak, niech to tu opadnie. Dobra, tutaj też to sobie zalejemy. I ogólnie połówka powinna być już na cacy. Z tą drugą na razie nie wiem jak, bo nie wiem jak to się tutaj dokładnie jeszcze to zwija. Ale beton póki co leci na razie, więc nie jest najgorzej. Teraz tak, czekajcie, muszę zobaczyć jak to dokładnie działa. Tutaj jakoś mi się tutaj to opada mi to całkiem nieźle. Albo też opadało mi do pewnego momentu. Ale myślę, że... Nie myślę, nie wiem jak, czekajcie. Dobra, zalejmy na razie tyle ile się da, a potem będziemy kombinować.
Tak leci bardziej z góry. A jak teraz to rozszerzyć? Się jakoś ramię wyciągało z tego, co pamiętam. Ale to nie działa teraz. Dlaczego? Może coś takiego to było? Nie wiem. Dobra. Na razie to zalejmy tyle, ile się da, a potem będziemy kombinować. Nie, to się w ogóle nie zwija, ani w tą stronę, ani w tą, kurde, no. Dobra, zobaczmy to tak. Tu się w sumie zalało, więc nie jest najgorzej. Nie wiem co... Nie wiem co tutaj z tym. Czekajcie, na razie to wyłączymy, niech ten beton nie leci. Ja to muszę zobaczyć, jak to ustawić dobrze. Żeby mi to tutaj teraz ładnie, pięknie pokryło. W sumie jakbym zaczął stąd jakoś takoś. O. Tylko jak to tu przejechać dobrze? To tu w sumie jakoś tak się dałoby to przejechać nawet. Tutaj w sumie też, ale jak ten dół zrobić, kurde? Nie mam pojęcia. Czekajcie, jak to się tu zgina w ogóle? Tu jest jakieś tak. To się zgina w ten sposób. Może jakbym to dał do samej góry, to co wtedy? I to też do samej góry? Aha, to może by coś z tego było. Dobra. Musimy tak to niestety, ale trochę na czuja zrobić. To jakieś inne opcje nie widzę. Dobra. Nie chcę tutaj za dużo betonu marnować, ale... Jeśli trzeba będzie, to oczywiście zmarnujemy, no bo tutaj się inaczej nie da. Dobra, włączamy naszą pompę. Czekajcie jeszcze, żeby to miało jakieś ręce i nogi tutaj. No w sumie to tak chyba tylko. Dobra, proszę zapuścić mi tutaj. Dobra, tak, o. Elegancko, tutaj po paseczku lecimy. Teraz w drugą stronę jeszcze. Szkoda, że to nigdzie nie pisze, ile tego betonu zostało. To jest na chwilę trochę takie do dupy. Jezus, jak się tym trudno steruje. Nie wiem, o co tu kałam. Dobra. Co? Co to było? O co tu kałam? Już się to zrobiło samo? To nie było takie skomplikowane, ja myślałem, że to trzeba jakoś tak dokładnie zrobić. A tutaj nie, tutaj to jednak nie tak dokładnie, jakby się wydawało. Ja tam sobie tą klapę zamknę już. Chociaż nie, czekajcie, może nie. Może sobie nie zamknę na razie, bo muszę tutaj wyłączyć w betoniarce. W betoniarce muszę wyłączyć napełnianie betonem. Znaczy ten, wylewanie betonu, o tak to nazwijmy. Dobra, to się tutaj zrobiło pięknie. No teraz tak, tutaj sobie tym odjedziemy. Co tu trzeba w ogóle zrobić jeszcze? Aha, musimy jechać po rusztowanie, dobra. Nie wiem co z tym betonem, co nam tutaj został na razie póki co. Ale jak został, to na razie niech jest. Nie wiem co też z tym. Może na razie to zostawię, nie będę tego zwijał. Tylko teraz tak, musimy jechać po jakieś rusztowanie, więc przydałoby się nam to duże auto, które jest tutaj. To jest to duże, czy to jest to małe? Teraz nie czaję. Nie, to jest to duże, dobra. Weźmy sobie to duże auto, co jest tutaj i musimy jechać do składu budowlanego po rusztowaniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle jestem ciekaw, jaki będzie efekt tego budynku, tego bloku.
Może być całkiem, całkiem fajne, wam powiem. Dobra, skład budowlany. Where is skład budowlany? Plac budowy, stacja kolejowa. Huta, skład niestety jest na drugim końcu miasta. Dobra, jedźmy, mamy 10 minutę odcinka. Postaram się jeszcze to w tym odcinku tutaj zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Także śmigamy szybciutko do składu budowlanego. Chyba do składu, dobrze tu popatrzałem, żebym potem gdzieś... Tak, ze składu budowlanego mam zabrać jedno rusztowanie. Okej, dobra. Tu mi zaznaczcie GPS-ie. Halo, GPS-ik, zaznacz mi się tutaj. Ja do składu bym chciał, panie, dobra. A czemu on miał plac budowy tutaj? Ach, ale to jest do dupy, no mogliby to jakoś naprawić, kurde, do składu chcę, dobra. Czyli w lewo jednak musimy jechać. No to śmigamy do składu. Trochę tam niestety trzeba jechać, a zobaczę ile to będzie kosztować. Jeśli nie jest za dużo, to z powrotem się przeniesiemy i po prostu... I po prostu z powrotem pojedziemy, czy się tylko ten, się przetransportujemy, o, tak, że tak powiem, znaczy przeniesiemy się, nie będziemy jechać tego. Dobra, tutaj w lewo, tutaj w prawo, tam zaś w lewo, jakieś same jakieś takie zakamarki miasta, tutaj chyba tędy jeszcze żeśmy nie jechali, jakaś taka nowość. Czekajcie, bo to wkurza, ja sobie pojadę tutaj w lewo, nie będę jeździł jak głupek, raz w prawo, raz w lewo, wolę tutaj jechać raz w lewo. Dobra. No to lecimy przez miasto. Nie wiem, czy to można takim sprzętem ciężkim przez miasto jeździć. Jakieś główne skrzyżowanie w mieście. Ale chyba można, bo nic nie pisze, żeby nie można było. Dobra. Już chyba niedaleko. Mamy nawet stację benzynową jakąś. Panie, gdzie pan tam pan idziesz, no? Dobra, skład budowlany jest już blisko. Czekajcie, do niego się wjeżdżało chyba tutaj z tej strony, o ile dobrze pamiętam. Czy tak, dokładnie, dobrze pamiętam. Do niego tutaj się wjeżdżało i teraz tak, musimy zabrać od niego, znaczy od niego, z niego rusztowanie. Zobaczmy, po ile w ogóle jest taka opcja jak rusztowanie, ile to kosztuje. Materiały nie, to będzie przy częściach stalowych może, tak, rusztowanie, Jezus, 5000 musimy zabulić za rusztowanie, ja cię pieprzę, i to jeszcze stalowe, nie może być drewniane, jak trzeba, to trzeba, kupmy. Teraz tak, gdzie to jest to rusztowanie? Tutaj, czy to jest na palecie? Nie, czyli musimy tutaj uruchomić naszego żurawia, musimy uruchomić. Tylko teraz tak, to jest dobre pytanie, żebym znowu to tego krzywo nie załadował. To musimy jakoś dobrze podjechać. Tylko teraz jak tu dobrze podjechać, żeby tego nie zmaścić znowu. Czekajcie, jak podjadę tak, to oni to załaduje tak, więc musiałbym podjechać w ten sposób, by mi się to ładnie, pięknie tutaj załadowało na ten samochód. Dobra, no to zobaczmy. Wysuńmy podpory. Oczywiście standardowa czynność. Podpory zawsze muszą być wysunięte. Okej. No i co? Możemy się tu przesunąć? Możemy się. Znaczy, że przełączyć, nie przesunąć, co ja pieprzę. No i teraz jedziemy. Cyk, druga strona. Obracamy się. Czy tu mi wszystko przejdzie ładnie, pięknie, żebym tutaj nic nie zahoczył? Nic nie uszkodził? Nie, powinno być w sumie dobrze. Dobra. Już się bałem, że tego nie będę mógł zahoczyć. Teraz tak, lekko w górę, żeby mi to tu przeszło nad burtą. Świetnie. Proszę załadować w dół. Lekko opuszczamy. No
jest elegancko. Dobra, mamy załadowane. Zwijamy żurawia i ciśniemy na nasz plac budowy. Teraz tak, czekajcie, dobra, to pierwsze opuścimy sobie. I teraz tą drugą część żurawia złożymy. I powinno być gites. Dobra, wszystko złożone pięknie. Zwijamy podpory. Jeszcze musimy nasz ładunek zabezpieczyć. I śmigamy zaraz, czekajcie. Tak. Proszę zabezpieczyć. To w sumie, ale w sumie jak się będę teleportował, to nie wiem, czy to trzeba zabezpieczać, czy nie, ale żeby było wszystko dobrze i po Bożemu, to zabezpieczmy i przenieśmy się do placu budowy. Nie można, o Jezu, nie można z ładunkiem. Dlaczego? Where is? Nie można z ładunkiem, jaki bezsens. No to jednak tam musimy pociść. Ojejku, jejku. Dobra, to żebyście nie marnowali czasu, to ja wam zrobię cięcie. Jak będę na placu budowy, to się do was odezwę. Tak więc do zobaczenia już za moment. Okej, jesteśmy na naszym placu budowy. Dobra, odbezpieczamy ładunek. Burty w sumie nie trzeba otwierać. No i oczywiście jak poprzednio musimy rozsunąć. Dlaczego ty mi działasz? Tu mi się powinny podpory rozsunąć. A, rozsuwają się. Okej, dobra, myślałem, że nie. Dobra, są podpory. Do góry proszę. Jezus, ale się spierdził samochód. A tak naprawdę to... tak naprawdę to on się nie spierdził. Tak naprawdę to po prostu spuścił sobie powietrze z hamulców. I to właśnie wtedy taki odgłos jest. Czasami często też... Czasami często, Boże, jak ja gadam dzisiaj. Tak się na przykład zdarza, jak jeździcie autobusami do szkoły, nie wiem, czy jedziecie, czy chodzicie z buta, bo może was też mama wozi, ale ogólnie jak jedziecie jakąś komunikacją miejską, bądź też spotykacie jakieś samochody ciężarowe, to one czasami tak psyczą, nie? To wtedy właśnie jak się napełni hamulec, no to wtedy właśnie dlaczego tu mnie przyniosło, nie wiem, to wtedy właśnie on spuszcza sobie powietrze z czego? Z hamulca, no i taki właśnie wtedy jest odgłos, tak? Taki zawór zabezpieczający tak zwany. Dobra, czekajcie, co my tu mamy zrobić, bo się teraz tu rozgadałem, a zaliczyło nam tu jakąś część zadania. Jezus, to będzie fajne, tutaj tylko dużą koparkę potrzebujemy i możemy budować duży dom szeregowy, to będzie super. Dobra, a ja teraz tak nawijam. Czekajcie, co my tu musimy zrobić? Ładunek, zadanie czwarte. 2 razy płyta gipsowa, materiał, wszystko ze składu budowlanego, więc żeby nie było szybko, to ja już teraz się przenoszę, do składu budowlanego. Przenosimy się na szybciora. Halo? Gdzie tu jest skład budowlany? Nie, inna kamera. Nie, to przenieś się do składu budowlanego, ale w mieście. Dobra, 44 tylko, więc nie jest najgorzej. W sumie on tu nawet blisko był ten skład, więc też nie opłacało się tu jechać. No ale jak trzeba było, to żeśmy to zrobili. Nie będziemy tutaj na razie póki co tematu drążyć. Teraz tak, co my tu potrzebujemy? Płyta gipsowa sztuk 2, materiał izolacyjny 1, emulsja jakaś, czy coś jeszcze, jakieś części stalowe, sprzęcik. Chyba nie, chyba wszystko mamy. To mamy, to żeśmy kupili. Czyli w sumie powinno być ok. Dobra, jest kupione. Gdzie jest materiał? Materiał jest tutaj na palepach, więc... dobra, szybko. Musimy tak otworzyć... nie, otwórz mi to. Aha, żeby otworzyć, to trzeba wsiąść. To wsiadamy, otwieramy. Zasiadamy do naszego widlaka. Ostatnio coś tu się tutaj bugowało, z tego co pamiętam. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko ok. Uda nam się tutaj ładnie to wszystko bez problemu załadować. Dobra, lekko do góry dajmy. Teraz powinniśmy ładunek nam zabezpieczyć. No i jest. Dobra, lecimy z tym na samochód.
Tu ogólnie wchodzi 8 paleb, więc z czteroma powinniśmy sobie tutaj spokojnie poradzić. Dobra. Musi to być jakoś tak mega prosto. Ale fajnie jakby było, nie? Po lekku wyciągamy, dobra. I lecimy po kolejną palebkę. Wszystko delikatnie, ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić. Dobra, ładunek zaczepiony. Także śmigamy z powrotem. I jeszcze tak dwa razy sobie obrócimy i myślę, że będzie ok. Teraz tak, czekajcie. Wow. Dobra, delikatnie. Ok, udało się wyładować. Zostały nam dwa ładuneczki tutaj na dole. Ale już mi się podoba budowa tego domu szeregowego, który tam widziałem za te 190 tysięcy. Jezus, to będzie musiała być po prostu mega inwestycja. Naprawdę. Jak tylko nazbieram na koparkę, to od razu kupuję i po prostu biorę tą inwestycję. Naprawdę może być super. Tylko muszę nazbierać na nowy, lepszy sprzęt. Aha, jeśli wy to oczywiście oglądacie i dotrwaliście do tego momentu, to oczywiście możecie mi w komentarzu napisać, że oglądacie, że jesteście. I mam takie pytanie do was. Czy na przykład można sobie zatrudnić tutaj pracownika, który będzie część prac wykonywał za nas? Czyli na przykład, nie wiem, będzie nam jakiś towar woził albo coś. Jeśli jest taka możliwość, to oczywiście napiszcie to w komentarzu. To jest bardzo, bardzo... bardzo cenna informacja, na wtedy jak gdyby pozwoli nam zaoszczędzić trochę czasu właśnie na między innymi takie pierdoły, jak teraz tu robimy, czyli załadunek tych materiałów. No jak się nie da, to się nie da, nie? Tak oczywiście płakać nie będziemy, ale fajnie jakby się dało. Dobra, czekajcie, mamy chyba wszystko. Ostatnia paleta oczywiście jakaś z problemami znowu. Dobra, upchaliśmy. Wysiadamy. Teraz tak, czy to się tutaj ładnie, pięknie załadować? Nie wiem, zobaczymy. Da się zabezpieczyć. Dobra, czyli w sumie ok, możemy jechać. Tylko jeszcze burtę na szybciora zamknę. Teraz tak, do placu budowy, panie. Prosimy jechać. No to jedziemy. GPS nastawiony. Możemy śmigać. Ogólnie jest trochę późno, bo już jest 20. Czemu mnie tak jakoś dziwnie prowadzisz? Chyba w coś uderzyłem, niechcący. Oj, sorry wielkie. Czekajcie, jak my to tu jedziemy? Aha, teraz w lewo. Mamy 24 minutę prawie. Nie wiem, za chwilę mi się może skończyć miejsce na wiosku, tak więc jeśli film mi się urwie, to oczywiście sorry, jeśli to zauważę, to dogram wam to zaraz w kolejnym odcinku, a jeśli nam nie zabraknie miejsca, to oczywiście może nawet i uda nam się ten odcinek dokończyć i skończyć tą budowę, tym bardziej, że jest to ostatni etap. Także czekajcie. Będę starał się jak najszybciej tam dojechać. Ale czy mi się uda, to nie wiem, nie obiecuję wam. Dobra, i znowu w lewo, tak? Jaki bezsens. Ale jak trzeba w lewo, to w lewo. Aha, później będzie znowu zjazd z tej drogi. Tak jeszcze w ramach podsumowania tego i poprzedniego odcinka, to naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego nowego sprzętu. Jest bardzo fajny. Trochę ciężko się obsługuje tą pompę do betonu, ale myślę, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia i po prostu w kolejnych odcinkach, jak już tylko nabiorę wprawy,
no to naprawdę będziemy robić bardzo, bardzo fajnie tutaj właśnie budowlę, tak więc myślę, że będzie ok. Dobra, jesteśmy już prawie na naszym placu budowy. Patrz, jak tu powstało coś pięknego, po prostu piękne rzeczy tu powstały. Tylko teraz tak, muszę tutaj na szybciora rozładować. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda, że tak. Szybciutko podpory proszę rozkładać. Nie wiem, czemu nie rozłożyła mi menda tych podpór. Odczep ładunek. Wsiąść. Szybko kamera, nic się zmienia. Dawa, podpory idą w ruch. Także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Otwieramy burtę. W pełni opuszczone już są. Także szybciutko, szybciutko. To mamy już dosyć opanowane, więc myślę, że uda nam się to szybko i sprawnie rozładować. Dobra, lecimy z tym koksem. Szybko, szybko, szybko. Nie ma czasu, panie. Dlaczego ty tak powoli chodzisz mi, silniczku, no? Dobra, mamy tu, o Jezus, jeden. Dobra. Żeby oczywiście tutaj nic nie uszkodzić, musimy to powoli rozładować. Już kiedyś żeście mi pisali, że po prostu zbyt gwałtownie to robię. No i w sumie mieliście rację, tak? Ja wam rację przyznałem. A akurat teraz staram się to szybko rozładować, bo jest po prostu już